Dalej kibiców gości, witamy kibiców gospodarzy, witamy wszystkich dla Państwa. Rywalizacji doskonale się orientujecie. 2-0 dla mistrza Polski, dzisiaj też numer 3. Do którego polski zespół przystąpi, jak widzicie, także bez kontuzjowanych kartami Montaigne, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj mamy także konkurs z nagrodami, to nie byle kimi. Nasz sponsor Epson oraz PH Certus pokonały drukarki, które są do wygrania. Będziemy rzucać za 3 punkty. Polecą w Waszą stronę piłeczki po prezentacji. Kto te piłeczki złapie, zapraszam bardzo serdecznie w przerwie na parkiet. Sponsorem programu jest Bank Pekao S.A. Oficjalny bank polskiej koszykówki. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodów z napędem hybrydowym. Sponsorem programu jest Energa, Grupa Orlen. Trzeci mecz ćwierćfinałowy Energa Basket Ligi Kobiet. Jesteśmy w Bydgoszczy, miejscowe polskie przetwory Basket 25 kontra VBW Arka Gdynia. To kolejna propozycja z najwyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o zmagania kobiet. Serdecznie wita Państwa Wojciech Wiśniewski. Polskie przetwory, 2 pierwsze mecze w Gdyni przegrały, więc dzisiaj bydgoszczanki muszą to spotkanie wygrać, chcąc przedłużyć rywalizację w fazie play-off na poziomie ćwierćfinału. Oczywiście dzisiaj 4 mecze, które będziemy dla Państwa transmitować. My jesteśmy w Bydgoszczy, także 2 kolejne mecze wystartują równolegle do meczu województwa kujawsko-pomorskiego, a więc we Wrocławiu Ślęza grać będzie z Polską Strefą Inwestycji AZS Gorzów Wielkopolski. Po 2 pierwszych meczach 2-0 dla gorzowianek. Podobnie 2-0 prowadzą przyjezdne przed meczem w Sosnowcu Zagłębia z basketem klub Polkowice i godzinę później Polonia Warszawa będzie chciała przedłużyć rywalizację z pszczółką Polski Tucker AZS UMCS Lublin. Tam 2-0 dla lublinianek, a więc nie było niespodzianek w pierwszych spotkaniach, jeżeli chodzi o fazę ćwierćfinałową. Zespoły, które plasowały się wyżej w ligowej tabeli, a więc od miejsc 1-4 swoje mecze wygrywały. Ciekawie było w Gdyni, zwłaszcza w tym meczu numer 2, ale będzie o tym jeszcze czas powiedzieć. Widzimy statystyki drużyn, które dzisiaj będą występowały, a jak prezentują się składy
jednej i drugiej ekipy. Zespół basketu Bydgoszcz numerem 6 Angelika Stankiewicz, 8 to Jillian Alejne, 9 Roxana Sobiech, 10 Wiktoria Sobiech, 11 Aleksandra Zmierczak, 12 Niki Avery, 13 Wiktoria Zasada, 14 Karolina Poboży, 21 Laura Miskiniene, 22 Zuzanna Krupa i 25 Karina Michałek. Jak już widzimy, bez Natalii Fontaine zespół gospodarzy dzisiaj przystąpi do tego meczu. Trenerem gospody oczywiście Piotr Kulpeksza, jego asystentem Paweł Kulpeksza. I przechodzimy do składu Arki Gdynia. Numer 1 Alice Kunek, 2 to Julia Bazan, 4 Anna Maria Bekić, 5 Kamila Borkowska, 7 Magdalena Szymkiewicz, 8 Pinelopi Pawlopoulou, 9 Kamila Podgórna, 10 Megan Gustafson, 16 Justyna Rudzka, 22 Morgan Bercz, 23 Marisa Kastanek i 24 Agata Dobrowolska. Takie zawodniczki do dyspozycji będzie miała trenerka Jelena Skierowicz i jej asystent Tomasz Kielebo. Trójka sędziowska na to dzisiejsze spotkanie: Paulina Gajdosz, Tomasz Langowski oraz Filip Marek, komisarzem zawodów Patrycja Gulak-Lipka. Jak już mówiłem, dwa bardzo ciekawe mecze. Może ten pierwszy nieco mniej atrakcyjny dla kibiców oglądających spotkanie w Gdyni, ale w drugim mocno się zespół bydgoski przeciwstawił faworyzowanemu zespołowi Arki Gdynia i 9 oczkami Arka to drugie spotkanie wygrała. Pierwsze sobotnie 73-58 dla Arki, a więc 15 punktów różnicy. Drugie już nieco bardziej wyrównane 72-63. Tym drugim najskuteczniejsze w zespole Arki były Kunek i Gustaw, są odpowiednio 20 i 15 punktów zespołu bydgoskiego Karina Michałek. W jednym i w drugim spotkaniu, co ciekawe, najskuteczniejsza zawodniczka to Karina Michałek. 15 punktów w sobotę, 21 w niedzielę. Ponadto Natalie Fontaine w meczu niedzielnym 13 oczek, Inika Avery 12. Po raz szósty już te drużyny spotykają się w obecnym sezonie. Oczywiście dwa mecze w sezonie zasadniczym. W Bydgoszczy Arka wygrała 88-79. Najwięcej punktów dla basketu Alejne 21 i Miskiniene 15. Dla zespołu z Gdyni Gustafson 21, Kunek 19. W Gdyni to wcześniejszy mecz, bo oczywiście ten mecz w Bydgoszczy rozgrywany był 23 lutego, a więc w sumie nie tak dawno, niespełna miesiąc temu ten mecz w Bydgoszczy w rundzie zasadniczej był rozgrywany. W Gdyni mecz w październiku Arka wygrała 89-70. Popis strzelecki Morgan Bercz w zespole Arki, 30 oczek, 19 dorzuciła Megan Gustafson, najskuteczniejszy w bydgoskim zespole, od Alejne 17 i Fontaine 16. Ale w międzyczasie jeszcze obydwie ekipy spotkały się w Pucharze Polski, w tej hali, w którą obecnie się znajdujemy, w Bydgoszczy, a więc Arka na poziomie półfinału ograła basket Bydgoszcz 81-65. Tutaj Gustafson 20 punktów, Kastanek 19 dla basketu, Alejne 18 i Fontaine 14. Bardzo często obydwie ekipy się spotykają. W zeszłym roku, pamiętamy oczywiście, w fazie półfinałowej doszło do rywalizacji Arki Gdynia z basketem Polskie Przetwory 25 Bydgoszcz. Wtedy ten zespół oczywiście nieco inaczej się nazywał, ale oczywiście wiemy, o jaki zespół, z jakiego miasta i pod jakim szyldem występującym chodzi. Zespół Arki wtedy w półfinale okazał się lepszy, no i w finale także Gdynianki okazały się skuteczniejsze, pokonując zespół wtedy jeszcze CCC Polkowice w walce o tytuł mistrzyń Polski, a doskonale wiemy, że bydgoszczanki zakończyły rywalizację z brązowymi medalami, bowiem spotkań o trzecie miejsce nie rozgrywa. Widzimy już ekipy pojawiające się na parkiecie. Zespół Polskich Przetworów: Jillian Alejne, Wiktoria Sobiech, Nika Avery, Laura Miskiniene oraz Karina Michałek. Taka pierwsza piątka zespołu bydgoskiego pojawiła się już na parkiecie. Zespół Arki: Magdalena Szymkiewicz, Penelopi Pawlopoulou, Megan Gustafson, Morgan Bert i Marisa Kastanek. Taka piątka desygnowana przez Jelenę Skierowicz. Zespół bydgoski oczywiście ubrany na biało. Pierwsza piłka dla bydgoszczanek już przy posiadaniu jej Nika Avery. Grecki pojedynek także nam tutaj może nas fascynować. Na pozycji numer 1 Nika Avery kontra Penelopi Pawlopoulou. Będziemy na pewno ten pojedynek greckich koszykarek bardzo ciekawie obserwować. Pierwsze przewinienie w tym spotkaniu, 20 sekunda, więc już pierwsze gwizdki przez arbitrów używane. Pierwsze także sugestie trenera Piotra Kulpekszy do swoich podopiecznych, jak ta akcja ma być rozgrywana, bo widzimy, że dosyć długo przy piłce bydgoszczanki się utrzymywały, ale jedyne co mogły na razie zdziałać, to wymusić faul przeciwniczek. Avery blisko kosza, rywalek dobra, jednak twarda defensywa zespołu Arki Gdynia. Udało się rzucić na kosz, jeszcze uda się także zebrać piłkę w ataku. Jillian Alejne na siódmym metrze, piłkę w dłonie
wróciła. 10 sekund mają Bydgoszczanki na dokończenie akcji karnej Michała Gdołdziwien, Alejne próbująca wykorzystać przewagę fizyczną nad swoją przeciwniczką. Rzut dystansowy Laury Miskiniene, rzut nieskuteczny Litwinki i pierwsze posiadanie dla zespołu Arki Gdynia. Długa ta akcja ponawiana przez Bydgoszczanki, ale ostatecznie punktów zespół Basketu 25 z tej akcji nie potrafił zdobyć. Bydgoszczanki zakończyły rywalizację w sezonie zasadniczym na 6 miejscu, 11-9 to bilans spotkań sezonu zasadniczego, 6-4 na własnym parkiecie. Uwaga, bo pierwszy rzut dystansowy zespołu gości, próba rzutu dystansowego jest dobitka, są pierwsze punkty w tym meczu. Mamy 2-0 dla zespołu Arki Gdynia, więc prowadzenie Gdynianek i jeszcze dodatkowy rzut wolny dla chwilę dla zespołu VBW Arki Gdynia. Wracając jeszcze do zespołu bydgoskiego na własnym parkiecie, Bydgoszczanki uległy zespołowi Arki, zespołowi Basketu Klub Polkowice, zespołowi z Lublina oraz, co było pewnie niespodzianką, Beniaminkowi Polonii Warszawy. Arka z kolei to oczywiście trzecia siła sezonu zasadniczego. Karina Michałek w odpowiedzi, szansa Bydgoszczanek na niwelowanie strat, rzut jednak nieskuteczny i akcja zespołu Arki Gdynia 3-0. Przypomnę, prowadzą zespół Kowalniczki Gdyni i za chwilę ta przewaga będzie podwojona. Tak jest, bo pod samego kosza trafiła Marisa Kastanek. 5-0 dla Arki Gdynia. Dobre otwarcie podopiecznych Jeleny Skierowicz. Skierowicz po tym drugim meczu mówiła, że dużo lepiej musi zespół Arki zagrać na wyjeździe, bo nie do końca była trenerka zespołu Arki Gdynia zadowolona z tego, jak prezentowały się jej podopieczne w tych pierwszym. W pierwszym meczu może nie było większych zastrzeżeń co do postawy koszykarek Arki, ale jeżeli chodzi o drugi mecz, już nieco gorzej. Koszykarki z Gdyni to spotkanie rozegrały i od razu to na gorąco po meczu komentowała Jelena Skierowicz. No i pewnie mu tydzień poprzedzający mecz był temu podporządkowane, by nieco lepiej się to może do meczu przygotować na większej koncentracji. Oczywiście nie przyjeżdżać do Bydgoszczy na 2 dni, a już dzisiaj tą rywalizację zakończyć. Pewnie będzie Arce nieco łatwiej pod nieobecność Natalii Fontaine, reprezentantka Szwecji. Na pewno tutaj byłaby solidnym wzmocnieniem gospodyń, ale niestety miejscowe i trener Piotr Kulpeksza musi sobie radzić bez tej zawodniczki. Fontaine to najlepiej jest trzecia, jeżeli chodzi o biurki w zespole bydgoskim, i także piąta najskuteczniejsza, ale oczywiście jeszcze przed Fontaine wyłączona już z powodu kontuzji Jessica Jeffery, nie grająca już od pewnego czasu w zespole bydgoskim, a także Michaela Hauser, która już w połowie sezonu przeniosła się do Polonii Warszawa. Nieskuteczny rzut zespołu Arki Gdynia, ale cały czas miejscowe bez punktów w tym meczu. Może uda się Gillian Alejne pod koszem, zablokowany jednak przez rywalki. Nika Avery musi z trudnej pozycji oddawać, że dziewczynka trafia jednak z dystansu. Są pierwsze punkty zespołu Arki Gdynia 5-3. Oczywiście zespołu bydgoskiego 5-3 prowadzenie Arki Gdynia. Przewinienie gospodyń przewiniła Laura Miskiniene. Pierwszy faul Litwinki w tym spotkaniu. Dla kosza rywalek rozpoczynają. Oj, teraz niebezpiecznie poszczyzniała się Morgan Wecz na parkecie. Szansa dla gospodyń na kontra, ale niedokładnie wyprowadzona piłka. No i będzie natychmiastowa kara dla zespołu bydgoskiego. Magdalena Szymkiewicz punkt spod kosza zdobyła, dodatkowo jeszcze faulowana. 7-3 prowadzenie Arki Gdynia. Dobre otwarcie, trzecia minuta spotkania i zespół z Gdyni na 4-punktowym prowadzeniu. A za chwilę ta przewaga będzie mogła przez zespół przyjazny oczywiście być powiększona. Zespół Arki po nieudanym sezonie euroligowym. Bilans 2-12 w grupie rozgrywek Euroligi. Ostatnie miejsce i oczywiście faza grupowa była tankiem końcowym dla zespołu z Gdyni. Szansa teraz dla Gdynianek na kontrę. Pawlo Paul pod koszem. Doskonale wejście pod kosz. Rzut po tablicy. Rzut skuteczny. Brawa od Jeleny Skierowicz, która przy ławce rezerwowych nerwowo podryguje swoim zespołem, a na razie nie ma powodów do niepokoju, bo zespół Arki dobrze otworzył to spotkanie. Prowadzi 9-3. Czekamy na odpowiedź zespołu bydgoskiego. Na razie z jednym celnym rzuciem dystansowym Niki Avery. Bydgoszczanki nie tak pewnie Piotr Kulpeksza wyobrażał sobie początek tego meczu. Znowu Avery, rzut półdystansowy nieskuteczny, ale jeszcze w ataku wybiera piłkę Laura Miskiniene. Próba wejścia w pole 3 sekund. Dobra, jednak twarda defensywa. Gdynianek będzie za chwilę zespół bydgoski musiał rzucać Jillian, ale nieszczęśliwie ta piłka
znalazła się w dłoniach Amerykanów i są punkty Jillian Alainę. Średnia 14,3 punkta, no ale muszą wracać Bydgoszczanki do defensywy, bo tak grając w defensywie zespół Arki nie będzie miał kłopotów ze zdobywaniem kolejnych punktów. 11-5 prowadzenie zespołu Arki Gdynia. Zginiele, czyli ta Avery. Przeciwko niej oczywiście Penelopi Pawła Paulu. Alejne pod kosz, czwarta defensywa. Gdynianek, dobre podanie w kierunku Laury Miskiniene. Dobra gra dwóch wysokich koszykarek zespołu gospodyń. Przewinienie na Litwince. Za chwilę Laura Miskiniene stanie na linii rzutów wolnych. 11-5. Na razie prowadzenie zespołu z Gdyni. Mamy drobne problemy, jeżeli chodzi o czas. Wynik 11-5. Aktualny w tym momencie na parkecie w Bydgoszczy. Za chwilę Laura Miskiniene będzie próbowała zmniejszyć nieco rozmiary prowadzenia zespołu Arki Gdynia. Pierwszy rzut skuteczny, szósty punkt miejscowych. 5 oczek więcej mają koszykarki Arki Gdynia. Oczywiście mówiłem o rozgrywkach europejskich w wykonaniu Arki Gdynia. Także należy wspomnieć, że Bydgoszczanki mają ze sobą nieudaną fazę grupową w Pucharze Europy. Dobre przejście z obrony do ataku. Znowu Bydgoszczanki próbują wyżej wyjść w ataku, no ale są skarcone szybkim przeprowadzeniem piłki na pole przeciwnika. 2 punkty spod kosza wróciła Marisa Kastanek. 13-7. Wracając jeszcze do rozgrywek Eurocupu. Bydgoszczanki z bilansem 0-6 zakończyły po fazie grupowej swoją rywalizację. Uległy nadjeżdżę Orenburg, Olimpiak Kosowi, Pireus i Cpenie w Weździe Belgrad. Ale jedne z kolejnymi punktami. 9-13. Dobra praca w defensywie, ale inna szansa na kontrę gospodyń. Dobra, dobry jednak powrót do defensywy Gdynianek. Avery w drugie tempo, rzut dystansowy. Nieskutecznie ta piłka wyskoczyła z obręczy. Morgan Becz na własnej obręczy najskuteczniejsza. Szymkiewicz w odpowiedzi za 3 punkty. Nieobstawiona Magdalena Szymkiewicz nie zdążyła. Jillian Alainę do defensywy. 16 punkt Arki, 16-9. Prowadzenie zespołu Jeleny Skierowicz. W razie bez zmian. Jedna i druga ekipa. 5 minut i 25 sekund gry za nami. W razie pewne do 9 zespołu Arki Avery. Pół dystans. Greczynka piłka znowu wyskoczyła z obręczy po rzucie Niki Avery. Nie ma szans na kontrę jednak dla zespołu Arki. Szymkiewicz piłkę nieco przetrzymała. Postanowiła zagrać akcję ataku pozycyjnym. Szymkiewicz do końca sama pod naciskiem Niki Avery. Dobra praca w defensywie zespołu polskich przetworów basket 25. Avery. Michałek, Laura Miskiniene, pole 3 sekund. Miskiniene na kontakcie z przeciwniczką. Dobra jednak praca w defensywie. Megan Gustafsson nie pozwoliła oddać skutecznego rzutu Litwince. Zawodniczka Arki. 16-9. Cały czas ten wynik aktualny na parkecie w Gdyni. No oczywiście na parkecie w Bydgoszczy prowadzą Gdynianki. Marisa Kastanek postarszyła rzutem dystansowym. Za chwilę będzie musiała podjąć jakąś decyzję o zakończeniu tej akcji. Penelopi Pawła Paulu za 3 punkty. 19-9. Pomału, pomału zespół faworyta tego spotkania powiększa przewagę. Dużym zaskoczeniem było, gdyby tutaj jeszcze Bydgoszczanki mimo wszystko ten mecz u siebie potrafiły wyszarpać, wygrać i doprowadzić do meczu numer 4. Miskiniene, ależ kapitalnie w defensywie teraz zachowała się Morgan Bercz. Zablokowała przeciwniczkę, a gdy Laura Miskiniene próbowała odzyskać piłkę, popełniła błąd w postaci faulu w ataku. 19-9. Pomału nam się zaczyna zgadzać czas, jeżeli chodzi o ten, który mamy w tali. Mam nadzieję, że za chwilę także wynik będzie aktualny, bo oczywiście 0-0 w 7 minucie w meczu koszykarskim to raczej byłby jakiś światowy ewenement. 19-9. Arka Gdynia prowadzi w tym momencie Bydgoszczy. Często będę ten wynik powtarzał wobec tego, że nie mamy go na tablicy wyników, to tylko uda nam się go doprowadzić do pełnej sprawności. To pewnie będzie łatwiej także się Państwu to spotkanie oglądało. Przewinienie przed chwilą kolejne. Bydgoszczanek, rzuty wolne dla zespołu Arki Gdynia, także zmiany w zespole gospodyń. Karolina Poboże z numerem 14 pojawiła się na
w parkiecie 20-9 po jednym celnym rzucie. Płonny będzie musiał nieco inaczej rotować wobec braku Natalii Fontaine. Mój zespół Piotr Kulpeksza na pewno będzie to nieco trudniejsze zadanie. Julian Elejne hakiem ponad przeciwniczką trafia 11-20. Na razie skuteczna jest Julian Elejne pod tablicami. Na razie jako jedyna potrafi przeciwstawić się rywalkom. Problemy na początku meczu Laury Niskinienę, w problemy także z faulami. Teraz błąd ataku, błąd kroków popełniła Morgan Bercz. 20-11. Dwie minuty, nieco ponad dwie minuty do końca pierwszej kwarty. Avery, ta zasłona od Alejne, ma miejsce Nika. Avery do rzutu za trzy, ale poza tym pierwszym rzutem dystansowym, która Greczynka umieściła w koszu przeciwczek. Później już niestety dla Isowych te rzuty są nieskuteczne. Szarża na kosz, jednak wcześniej przewinienie Bydgoszczanek. Karolina Poboży, pierwsze przewinienie osobiste. Przed chwilą ta zawodniczka pojawiła się na parkiecie. No i początek tej rywalizacji dla niej niezbyt udany, bowiem z pierwszym przewinieniem osobistym. 2 minuty i 4 sekundy do końca pierwszej kwarty. 21-11 prowadzenie zespołu Arki Gdynia. Drugi rzut także skuteczny, 22-11. Jeszcze nie mówiłem, jak wygląda drabinka, jeżeli chodzi o fazę play-off. Zwycięzca tej rywalizacji mierzy się lepszym z pary Polonia Warszawa, Pszczółka, Polski Cukier, AZS, UMCS Lublin. Oczywiście tam dużo bliżej awansu do najlepszej czwórki lublinianki, które dzisiaj w stolicy naszego kraju będą chciały tą rywalizację również zakończyć. Ten mecz od godziny 18, więc nieco później mecz na hali zespołu Polonii Warszawa wystartuje. Występował mecz we Wrocławiu oraz Sosnowcu. Avery. 22-11. Poboży twardo przeciwko rywalkom. Nie trafiła jednak na odważną akcję. Zdecydowała się Karolina Poboży, ale ten rzut okazał się nieskuteczny. Pistki arbitrów. Kolejne przewinienie zespołu basketu już poza limitem przewinień gospodynia. Oczywiście każde kolejne będzie karane rzutami wolnymi. Avery. Minuta 15 do końca pierwszej kwarty. Poboży, piłka po obwodzie. Nika Avery w zasadzie chyba nie schodząca z parkietu w zespole gospodyń tego spotkania. Teraz z kolei przewinienie zespołu Cowych. Oczywiście zespołu Arki przewiniła Morgan Gustafsson. Będą także zmiany w zespole Arki. Morgan Gustafsson z parkietu wejdzie. Pojawiła się Kamila Wartowska na parkiecie. Także w zespole gospodyń Angelika Stankiewicz z numerem 6. A więc pierwsze takie większe zmiany w jednej i drugiej ekipie pojawiają się na parkiecie karki w rotacji. Wiktoria Zasada z pierwszym i drugim celnym rzutem wolnym. 22-13. Na razie 9 oczek więcej po stronie Arki Gdynia. Za chwilę rozpocznie się ostatnia minuta gry w pierwszej kwarcie. Znowu słyszymy gwizdki, a teraz to błąd w ataku popełniły Penelopi Pawlopoul. Pod koszem faulowała, a więc przewinienie w ataku. Dużo tych przewinień, dużo listów, tak to mało płynnej gry. Początek taki dosyć płynny i w wykonaniu zwłaszcza skutecznej Arki Gdynia, no ale także i Bydgoszczanki próbowały szukać swojej szans, a teraz jednak dużo
przerw w grze. Oglądamy walkę do końca nad parkiecie. Powalczyły koszykarki o odzyskanie piłki. W tym momencie mamy aktualny wynik, a więc mamy nadzieję, że wszystko w tej kwestii już w naszej siedzibie jest zażegnane i będzie wszystko i z czasem, i jeżeli chodzi o zegar, zgodne, a więc czekamy na lepsze widowisko, na dużo więcej walki na początku tego meczu. Trafia Wiktoria, zasada na razie skuteczna na linii rzutów wolnych. 14 punktów ma zespół bydgoski, 3 punkty po stronie Wiktorii zasad. Jest i punkt 15, 15 do 22. Kalina Michałek wraca na parkiet. Nika Ivery po raz pierwszy z parkietu zeszła, a więc chwila odpoczynku dla Greczynki w barwach zespołu gospody. Atak pozycyjny zespołu Arki, jest rzut dystansowy. Dwa punkty jednak dla Kamili Borkowskiej w tej akcji ataku pozycyjnym, a więc przekroczyła linię rzutu za 3 punkty Jillian Alejne. Akcja do kosza, przy niej Borkowska poradziła sobie Alejne, ale do kosza ostatecznie nie trafiła. 24 do 15, 16 sekund, a więc będzie zespół Arki mógł, 10 sekund oczywiście, a więc zespół Arki będzie mógł do końca przeprowadzić atak pozycyjny. Julia Bazan, Bazan sama do końca kapitalnie zablokowana przez Karolinę Poborzy. Będą miały jeszcze 2 sekundy Gdynianki na to, by skutecznie zakończyć pierwszą daną dla siebie kwartę. Wyjście po zasłonie i rzut do kosza przeciwniczek. Będzie chyba jednak ciężko o to. Ostatecznie rzucała na kosz Kamila Podgórna. Ten nieskuteczny. 24 do 15. Taki wynik po pierwszych 5 minutach. W każdym razie mecz pod kontrolą zespołu Arki Gdynia. Prowadzenie od początku w zasadzie spotkania. Zobaczymy, jaka będzie reakcja polskich przetworów basket 25. Zespół, który ma taką dosyć przeciętną rundę zasadniczą za sobą. Bilans bardzo, bardzo wyrównany. Do końca w zasadzie Kieszczanki walczyły jeszcze o pozycję wyżej w ligowej tabeli, ale ostatecznie piąte miejsce zajęła Ślęza Wrocław i to zespół z Wrocławia rywalizuje Polską Strefą Inwestycji Eneum, a zatem z Gorzów Wielkopolski nieco łatwiej pewnie byłoby Bydgoszczankom z zespole z Gorzowa się przeciwstawić, no ale los, a w zasadzie forma przed całego sezonu sprawiła, że dopiero 6 miejsce zajęły Bydgoszczanki w sezonie zasadniczym i grać trzeba z trzecią Arką Gdynia. Sezon zasadniczy pod dominacją zespołu z Polkowic oraz Lublina. Gdynianki gdzieś za plecami radzące sobie dosyć przeciętnie jak na możliwości finansowe, możliwości kadrowe podopiecznych Jeleny Skierowicza do pewnego momentu oczywiście Darsa Wetry, który prowadził ten zespół, został zwolniony, no i jego miejsce zajęła Jelena Skierowicz, trenerka, która była związana oczywiście z gdyńską koszykówką, prowadziła zespół GTK Gdynia. W klasie koszykarek, zespół, który zajął ostatnie miejsce w rozgrywkach w sezonie zasadniczym. Wracamy już na parkiet. Rozpoczynamy od akcji ofensywnej zespołu. Arki Gdynia, nieskuteczny rzut dystansowy i szansa dla gospodyń. Angelika Stankiewicz. Stankiewicz, bliski arbitrów, przewinienie zespołu Arki. Julia Bazan, przewinienie tej zawodniczki. Sędziowie odgwizdali. 18 sekund gry w drugiej kwarcie. Boże, z pół dystansu znowu ta piłka wykręciła się. No nie mają szczęścia Bydgoszczanki do takich rzutów sytuacyjnych, do rzutów, gdzie piłka tańczy na obręczy, ale ostatecznie raczej dzisiaj z małą dozą szczęścia zespół bydgoski prezentuje się na razie w tym spotkaniu.
Pankiewicz. Po twardej defensywie przeciwniczek ostatecznie nieudana ta akcja Sankiewicz. Julia Bazan, szybka przejście z obrony do ataku. Są dwa punkty Julii Bazan. Oczywiście pierwsze ekstraligowe kroki stawiała w zespole GTK Gdynia. Mamy tutaj kilka zawodniczek, które właśnie promowały się, może tak, ogrywały, zdobywały doświadczenie na parkietach Energa Basket Lidzki w zespole GTK Gdynia. To oczywiście Justyna Rudzka, także Kamila Borkowska, która już z barw GTK Gdynia była powołana do reprezentacji Polski, teraz trafiła do zespołu Arki od tamtego sezonu, drugiej rundy. Występowała już w zespole Arki w tym sezonie, także oczywiście podkoszowa dobra zmienniczka dla Morgan Wercz oraz Megan Gustafson. Wiskinienę powróciła do rywalizacji. Powinny być punkty z tej akcji, ale fatalnie pomyliła się Kalina Michałek, niedokładny ten rzut, dobra asysta byłaby w tej akcji Laury Niskinieny, gdyby tylko Michałek do kosza przeciwniczek trafiła. 26 do 15, na razie dwa punkty w drugiej kwarcie Julii Bazan są jednymi zdobyczami jednej i drugiej strony. Teraz błąd jednak Julii Bazan, w ataku przejęła piłkę Angelika Santewicz, ale nie ma możliwości szybkiego przejścia z obrony do ataku, szybko wróciły do defensywy Dynianki. Znowu jednak Borkowska w twardej walce z Laurą Niskinienę przekracza przepisy. Drugie przewinienie tej zawodniczki bardzo szybko łapie faule. To jest jeden z głównych minusów gry Kamili Borkowskiej. Nie potrafi trzymać nerwów na wodzy w walce wręcz. To bardzo, bardzo ważne, gdyż trzeba jednak uważać, nie faulować przeciwnika, bo te faule później są dużym problemem dla zespołu. W tych dwóch przewinieniach Borkowska na razie na ławkę rezerwowych zeszła, więc zmiana w zespole Arki Gdynia. Morgan Gustafson pojawia się, Morgan Berczyk pojawia się na parkiecie z powrotem. Jillian Alejne. Kolejne przewinienie będzie odpisane. Znowu faulowana Laura Miskinienę. Ali Skunek pierwszym faulem. Ta zawodniczka dzisiaj poza pierwszą piątką nie wyszła w tej pierwszej podstawowej formacji z Kołarki, ale myślę, że także bardzo ważna zawodniczka dla trenerki Jeleny Skierowicz. Baza. Dłuższa akcja Arki, próba ustawienia ataku pozycyjnego. Ali Skunek. Podgórna. Podgórna indywidualnie. Podanie jeszcze w ostatniej chwili. Nie będą jednak te punkty zaliczone, bo pierwszy czas w tym meczu dla trenera Piotra Kulpekrzy. 28 do 15, 13 punktów już przewagi zespołu Arki, a więc zmuszony niejako Piotr Kulpekrza do tego, by poprosić o przerwę na żądanie, bo ten wynik niebezpiecznie zaczyna gospodynią odjeżdżać. Widzimy odprawę zespołu gospodyń. Na razie 15 oczek, niezbyt dobra gra, jeżeli chodzi o akcję ataku, także ta defensywa nie najlepiej się spisująca. Słyszymy już syrenę. Czas na powrót do rywalizacji. Wracają koszykarki polskich przetworów. Widzimy w składzie Michałek, Sankiewicz, Miskinienę, Alejne oraz zasada. Taka piątka w zespole gospodyń desygnowana na kolejne minuty. Gospodynia spod własnego kosza będą rozpoczynać jeszcze bez punktów Bydgoszczanki w drugiej kwarcie, a już gramy ponad dwie minuty. Jeżeli chodzi o punkty, 71,8 punkty zdobywane, nieco więcej punktów trafione, 72,6. Jeżeli chodzi o Arkę, to drugi najskuteczniejszy zespół w ofensywie, ponad 80 punktów na spotkanie zdobywane, lepsze tylko zawodniczki z Polkowic z imponującym dorobkiem ponad 88 punktów średnio zdobywanych na spotkanie. Anna Maria
Legit przemieniła pod własną obręczą, faulowana. Znowu Laura Miskinienę, dużo fauli łapią, mówiąc w cudzysłowie, koszykarki Arki Gdynia na Litwince w zespole polskich przetworów. Teraz Laura Miskinienę za chwilę będzie na minutę wolnych, próba swoją szansę wykorzystać. Pierwszy rzut skutecznie, 28 do 16. 13 minuta spotkania. Drugi rzut Litwinki także skuteczny. 17 do 28. Teraz twardo wracają sobie Bydgoszczanki. Wyszły na połowę przeciwniczek. Usługiły maksymalnie rozegranie piłki. No i pogubiły się Bydgoszczanki, co prawda dopiero pod tablicą rywalek, ale ta twarda defensywa na pewno pomogła zespołowi bydgoskiemu w obronieniu akcji ofensywnej. Ewery. Alejne, Miskinienę przeciwko niemali Begic. Są dwa punkty Laury i Miskinienę. Prawa miejscowej publiczności, która może zbyt licznie wypełniła halę w Bydgoszczy, ale tutaj bardzo głośno, owacyjnie przyjmuje każde kolejne punkty zdobywane przez polskie przetwory basket 25. Gdynianki za 3 punkty, rzut nieskuteczny, zbiera na własnej tablicy Wiktoria Zasada. 28 do 19. Avery. Alejne. Nie ma możliwości oddania piłki do Zasady. Alejne. Miskinienę, podwojona, problemy w ataku gospodyń, Zasada z pół dystansu nie trafia, kto zbierze, ale jednak kapitalnie zebrała tą piłkę, ale niedokładnie podała do Laury Miskinienę, chociaż miała dobry pomysł Amerykanka na rozegranie tej akcji, bo gdyby ta piłka trafiła w dłoni Miskinienę, to na pewno to byłaby kolejne dwa punkty do dorobku zespołu gospodyń. Do końca indywidualna akcja, są dwa punkty dla zespołu Arki Gdynia. Kamila Podgórna, 30 do 20, do 19. Wielka Gdynianek, kolejne próby rzutów dystansowych, 28 do 19, alejne, przechwyt, nie ma punktów, jednak szkoda takich akcji na pewno, patrząc od strony zespołu bydgoskiego. Podgórna. Begić o tablicę, w zasadzie próbowała tablicę, ale ten rzut jej kompletnie nie wyszedł. Avery. Alejne do Miskinienę. Powinny być punkty Litwinki. Tak jest, tam mamy punkty. Dodatkowo jeszcze faulowana Laura Miskinienę. Anna Maria Begić z takim faulem nie radzi sobie Chorwatka w tej rywalizacji z Litwinką pod tablicami. 28-21, a więc tak pomału zespół polskich przetworów goni wynik tego spotkania. Po tym czasie wziętym przez trenera Piotra Kulpekrze dużo lepiej się wykorzystali i prezentują. Odrobiły już 6 z 13 oczek straty. No i za chwilę może być kolejny odkrót dla zespołu bydgoskiego. Po prostu skutecznym życie wolnym Laury Miskinienę. Ta na razie nie zawodzi zarówno w walce pod koszem, a także na linii rzutów wolnych. Dobra defensywa, wykoszanek przechód. Miska Avery na skutkę z Lilian Alejne. Są punkty dla zespołu gospodyń. No i 11 razy musi bardzo szybko reagować, bo mamy 28 do 24, a więc ta seria punktowa zespołu bydgoskiego wynosi już 9 do 0. No i widzimy, teraz będzie rozmowa ze swoimi koszykarkami. No bo taka chwila rozprężenia, podobnie w drugim spotkaniu w Gdyni. Mieliśmy taki moment, kiedy to Gdynianki osiągnęły przewagę, później chwila koncentracji, no i trzeba było także nieco porozmawiać ze swoimi podopiecznymi. Mecz to prawda pod kontrolą, ale w końcu te Bydgoszczanki napędziły troszkę strachu zespołowi Arki Gdynia. Tutaj raczej dużo mówiłem, niespodzianką byłoby, gdyby zespół Bydgoski urwał chociażby jedno spotkanie, gdyby dzisiaj występowały Bydgoszczanki w pełnym składzie kadrowym, a więc i z Natalii Fontaine, i ewentualnie z Jeffery, która już od tego czasu bardzo pechowa zawodniczka, jeżeli chodzi o występy na polskich parkietach. Pamiętamy ubiegłoroczny sezon, kontuzję w meczu wyjazdowym z Politechniką Gdańską. Tam nieszczęśliwie upadła na parkiet po jednym, w zasadzie nie starcia, a wejściu pod kosz w próbie zdobycia dwóch punktów. Okazało się, że kontuzja kolana okazała się bardzo poważna, potrzebna była operacja i sezon dla Amerykanki w zespole bydgoskim zakończył się bardzo szybko. Podłużony kontrakt w przerwie
letniej. Dobra forma na początku tego sezonu i znowu ta trudna kontuzja przytrafiła się Jeffery i musi ta zawodniczka pauzować. 30 do 24. Półdystansowy jest skuteczna, więc w końcu przełamał ten impas. Strzelecki zawodniczki Arki Gdynia są dwa punkty tego zespołu. Miskinienę musi zacząć kozłować, za chwilę popełni błąd. 6 sekund, poradziła sobie Litwinka, trafiła u tablicę. Są punkty dla Arki 26 do 30. Taki jest wynik prawidłowy oczywiście na prowadzenie zespołu Arki Gdynia. Proszę się nie sugerować, bo mamy jakieś problemy, jeżeli chodzi o wynik tego meczu. Za 3 nieskutecznie Julian Alejne, wpływająca nad własnymi tablicami, to druga najskuteczniejsza, najlepiej zbierająca w naszej lidze zawodniczka za Stefanii Mawundą, a więc MVP sezonu zasadniczego zespołu Basket Club Polkowica. Jeżeli chodzi o zwrotki, to warto jeszcze wspomnieć Laurę Miskinienę, czwarta zawodniczka klasyfikacji najlepiej zbierających Energa Basket. I działał teraz kompletnie nieskuteczny rzut dystansowy Nikki Avery. Ten wynik, który widzimy na naszych ekranach, jest wynikiem prawidłowym. 26 punktów mają gospodynie 30 zespół Arki. To oznacza, że ta druga kwarta na razie minimalnie dla zespołu gospodyń. Akcja zespołu Arki. Oddanie piłki na ogół, ten rzut dystansowy, co prawda skuteczny, ale on już do dorobku zespołu gości nie będzie liczony, bowiem wcześniej sędziowie użyli gwizdków przewinienie obrony zespołu basketu. 14 sekund będą dogrywały gwinianki. Marisa Kastanek już rozpoczęła, znowiła to Magdalena Szynkiewicz. Szynkiewicz, dobra zasłona od Gustafsson i mamy przewinienie. Dzielę Alejne, a więc to rzut. Trzy rzuty będą dla Magdaleny Szymkiewicz. Paulina Gajdosz ustrzegła przewinienie jeszcze w rozmowie Julian Alejne, a więc coś już Magdalena Szymkiewicz udała się na linię rzutów wolnych. No dosyć duże szczęście do pani arbiter Pauliny Gajdosz w ostatnim tygodniu, bowiem komentowałem także mecz Suzuki pierwszej ligi, tam także jako ta jedna z trójki sędziowskiej Paulina Gajdosz i sporo tych przewinień trzeba przyznać w meczu Jarzaka Łowicz ze Zliczem Basket Pruszków. Sędziowie w tym meczu oddali mecz bardzo emocjonujący, z przewinieniami technicznymi, niesportowymi, oby dzisiaj nie było powtórki na parkiecie Bydgoszczy. Szymkiewicz skuteczna na razie na linii rzutów wolnych, 3 rzuty, 3 skuteczne, 33 do 26. Miskinienę, jaka decyzja arbitrów, dobrze powalczyła Litwinka o piłkę na atakowanej tablicy. Ostatecznie będą to miejscowe. Miały 14 sekund na dogranie akcji ofensywnej. Avery to Alejne. Ta za 3 punkty. Nie ma skutecznego rzutu. Oj, teraz niebezpiecznie się zrobiło. Upadła Miskinienę na parkiet także. Morgan Bercz w zespole. Morgan Bercz jednak w tej walce o piłkę faulowała Laurę Miskinienę. Bardzo dobry występ i Miskinienę, i Alejne, ale nie ma wsparcia w koleżankach. Ta, która była taka, tak bardzo skuteczna w meczach wyjazdowych w zasadzie obydwu. Karina Michałek na razie dzisiaj zawodząca, oddająca mało rzutów, mało gry ustawioną pod tą zawodniczkę, głównie swoich szans w walce podkosztowej szukają i Miskinienę, i Alejne. Na razie to jest sposób na tyle dobry, że zespół Arki nie odjechał na znaczącą liczbę punktów. Na razie ta przewaga wynosi 7 oczek. Po jednym celnym rzucie Laury Miskinienę skutecznym z linii rzutów wolnych 27 do 33. Znowu widzimy twardą grę, wysokim pressingiem zespołu gospodynia. Teraz szybko poradziły sobie przyjezdne i rzut dystansowy Magdaleny Szynkiewicz. 27-36, 6 punktów z rzędu dla Arki. Magdaleny Szynkiewicz wcześniej faulowana, wykonała celnie 3 rzuty wolne, teraz także trafiła za linię 6 metrów 75 cm. Alejne, rzut sytuacyjny, kopuka wypuszczona z dłoni, ale na szczęście zespołu gospodyń nie pomyliła się Julian Alejne. 20,
9 do 36, 2 minuty i 24 sekundy do końca pierwszej połowy tego meczu. Kastanek przez ręce przeciwniczych rzut nieskuteczny i zbiera znowu Miskinienę. Jest wszędzie pod koszem przeciwniczych, także bardzo skuteczna pod własną obręczą. Pół dystans, Avery, nieskuteczny rzut, szansa dla Arkina, kontrę i powinna ta akcja zakończyć się punktami. Dodatkowo jeszcze faulowana w tej akcji rzutowej koszykarka Arki, 29 do 38. Megan Gustafsson oczywiście te punkty zdobyła. Jeszcze dodatkowo faulowana, za chwilę znowu koszykarki zespołu Arki będą miały szansę na 10-punktową przewagę po ewentualnym celnym rzucie. Gustafsson, ten rzut jednak nieskuteczny. Berczy, to Kamila Borkowska powalczyła o odzyskanie piłki na atakowanej tablicy. To się Borkowskiej udało i ma szansę na Arka na ponowienie akcji ofensywnej. Półdystans, Kastanek nie trafia. Jeszcze Kastanek walczył, ale skuteczniejsza, wyższa przede wszystkim, lepsze warunki fizyczne zdecydowały o tym, że to Bydgoszczanki mają posiadanie za sprawą Laury Miskinienę. Alejne w polu 3 sekund. Pogubiła się jednak w tej akcji ofensywnej. Nie miała wsparcia koleżanek, złapała piłkę w dłonie, więc trzeba było szybką decyzję podjąć, oddać ewentualnie rzut, ale piłka nie była dobra do tego rzutu. Megan Gustafsson z półdystansu, ale zagapili się Bydgoszczanki. Przejęła piłkę Kastanek. 40 do 29. Stawson postarzyła rzutem dystansowym, oddała piłkę do linii podgórnej. Borkowska nie złapała jednak tej piłki. Dobra, to byłaby pozycja do oddania rzutu przeciwko niej. Jillian Allen, ale straciła w decydującym momencie akcji ofensywnej Kamila Borkowska piłkę. 40-29, wynik jest aktualny, równo 60 sekund. Mamy do końca pierwszej połowy tego meczu. Na razie od początku w zasadzie Arka pod kontrolą ma to spotkanie, ma kilkupunktowe prowadzenie. Była chwila nerwów w wykonaniu Jeleny Skierowicz na grę swojego zespołu, kiedy to 9 oczek z rzędu Arka zgubiła, ale później bardzo szybko tą przewagę w zasadzie powróciła do tej przewagi, którą posiadała jeszcze kilka minut temu. 13 punktów była ta maksymalna przewaga zespołu Arki. Teraz po tym rzucie Jillian Alejne Bydgoszczanki zbliżają się na 9 punktów do zespołu gości. Ostatnie fragmenty pierwszej połowy. Na razie może nieco możemy być zawiedzeni poziomem tego meczu, bo tak szczerze mówiąc spodziewałem się lepszego basketu i wykonaniu przede wszystkim gospodynia, także może nieco bardziej urozmaiconej gry zespołu Arki, ale Arka tutaj przyjechała po zwycięstwo. Nie styl będzie tutaj najważniejszy, a zwycięstwo i awans do półfinału Energa Basket Ligi. Alejne pod presją rywalek, także pod presją czasu jeszcze szansa dla Arki na zakończenie punktami. Gustafsson równo z końcową syreną. Trafia Megan Gustafsson równo z końcową syreną. 44-31. Tak brzmi wynik do przerwy. 20 do 16, a więc o kolejne 4 punkty Arka powiększyła przewagę w drugiej kwarcie i po pierwszych 20 minutach prowadzenie zespołu VPW Arki miał 44-31, a więc 13 oczek więcej i komfortowa sytuacja Jeleny Skierowicz i ich podopiecznych przed drugą częścią tego spotkania. 13 punktów więcej, ale jeszcze pewnie czekamy na zlew zespołu gospodyń, które tu może nie są wspierane przez jakąś wielką rzeszę swoich sympatyków, ale kibice na pewno będą w drugiej połowie pomagać i mamy nadzieję na dobre koszykarskie emocje po przerwie. Po pierwszych 20 minutach Arka na prowadzeniu 13 punktami lepsza. Bydgoszczy czekamy na drugą połowę, na której pojawimy się w odpowiednim momencie. Dobrze widzę, fundatora nagród w dzisiejszym konkursie.
Sponsorem programu jest Bank Pekao S.A. Oficjalny bank polskiej koszykówki. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodów z napędem hybrydowym. Sponsorem programu jest Energa, Grupa Orlen. I druga. Luisa trafiła, zapraszamy teraz Susię. Zuzia, wie co robić, jesteś gotowa? No to pomagamy. Sportowane dziewczyny. Druga próba. I jeszcze jedna. I głośne brawa. Rytmicznie. Raz, dwa. Raz, dwa. Ależ było bardzo blisko. Brawa dla obu naszych zawodniczek. Próbujemy jeszcze dwa razy. Chodźcie. I jeszcze dwie próby. A, to było bardzo blisko. I jeszcze jedna. Prawa z trybu, rytmiczne. Super! Słuchajcie, wielkie brawa, to dziewczyny. Odbieracie nagrody. Dwie zwycięzczynie, drodzy Państwo. Epson podwoje nagrody. Zapraszamy Państwa na środek z nagrodami. Zrobimy zdjęcie. Są jeszcze nagrody od naszego sponsora Polskiego Cukru. Naszego sponsora. Fotografa mamy tam. Zapraszamy Pana przedstawiciela firmy Epson. I raz jeszcze wielkie brawa. Dziewczyny będą mogły teraz w domu drukować. Raz jeszcze przypomnę, że fundatorami nagród w konkursie były firmy Pecha Centus, Anna Pechler, dziś niestety nie mogła z nami być, oraz Epson, Pan Robert Koreszkowski. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa.
Sponsorem programu jest Bank Pekao S.A. Oficjalny bank polskiej koszykówki. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodów z napędem hybrydowym. Sponsorem programu jest Energa, Grupa Orlen. 44-31. Arka Gdynia prowadzi po 20 minutach gry polskimi przetworami Basket 25. Wewnątrz pierwsza kwarta Gdynianki wygrały 24-15 w drugiej kwarcie. Jeszcze o 4 oczka podopieczne Jeleńskiewicz potrafiły uwagę swoją powiększyć, a więc na razie bezpieczna 13-punktowa wywaga zespołu Arki, zespołu, który jest tutaj faworytem i zespół, który jest 20 minut od awansu do półfinału Energa Basket Ligi Kobiet. Ważne, by te rywalizacje kończyć w trzech, maksymalnie czterech spotkaniach, bowiem tempo rozgrywek fazy playoff bardzo mocne już. Już ewentualne czwarte mecze oczywiście będą rozgrywane w dniu jutrzejszym. Zobaczymy, czy w ogóle będzie takowa potrzeba, bowiem te mecze, które dzisiaj są rozgrywane, na razie niewiele wskazuje na to, by jutro z trzech kwart, które od 2017 rozpoczęły rywalizację, były kontynuowane. Ewentualne piąte spotkanie, do których bardzo daleko rozgrywane byłoby w środę następny spotkanie, a już od 26 marca mecze półfinałowe, a więc już coraz bliżej tych decydujących rozstrzygnięć. No i naprawdę ważne tutaj, by rozgrywać spotkania na jak najmniejszym wymiarze ilości spotkań w poszczególnych parach, by mieć więcej sił na decydujące spotkania. Zespół Arki oczywiście także spoglądający na rywalizację w parze Polonia Warszawa, Polska Pszczółka Start Lublin, bowiem zespół lubelski, prawdopodobnie zespół lubelski będzie przeciwnikiem Arki. No i myślę, że taki dosyć równy bój ewentualnie w półfinale mogą stoczyć zespoły z Lublina i Gdyni. Ale to oczywiście melodia przeszłości. My jesteśmy w Gdyni, w Bydgoszczy, na trzecim meczu ćwierćfinałowym. Gospodynie tego meczu rozpoczynałem trzecią kwartę od nieudanego podania Jillian Alaine w kierunku Laury Miskinien. Penelopi Pawlopoulou. Lepszuka powróciła do rywalizacji. Wiele zmian w drugiej kwarcie w zespole gości. Teraz widzę, Jelena Skierowicz powróciła do tego swojego podstawowego ustawienia, a więc Szymkiewicz, Pawlopoulou, Bercz, Gustafsson oraz Kastanek. Taka piątka wyszła na rozpoczęciu tego meczu i taką piątkę także widzimy na początku trzeciej kwarty. Podobnym tokiem myślenia poszedł trener Piotr Kulpeksza, także piątka, która rozpoczynała, jest na parkiecie na początku trzeciej kwarty. Niedokładne podanie, nerwowy początek trzeciej odsłony, jednych i drugich niecelny rzut Bydgoszczanek, także błąd w wyprowadzeniu piłki Arki, teraz to posiadanie dla zespołu gospod. Chociaż w zespole jedna zmiana, bo nie ma Wiktorii w sobie, jest Wiktoria zasada, taka mała, drobna rotacja na pozycji numer 2 w zespole bydgoskim. Nika Avery, dobra asysta do Laury Miskinienej. Są dwa punkty Litwinki. Grecko-litewska akcja. Greczynka z asystą Litwinka dwoma punktami. 44-33. Pierwsze punkty w drugiej połowie dla miejscowych. Pawlopoulou za trzy punkty nieskutecznie próbowała jeszcze Megan Gustafsson powalczyć o zbiórkę na atakowanej tablicy, ale ostatecznie piłka w dłoniach gospodyń. Czekamy na zespołu bydgoskiego, bo na pewno chcemy tutaj jeszcze emocji w tym meczu, by walka toczyła się do ostatnich sekund tego meczu. Laura Miskiniena upadła niebezpiecznie na parkiet. Takie upadki są dosyć groźne czasami, ale teraz całe szczęście Laura Miskiniena pewnego urazu się nie nabawiła. Oj, przekroczą czas akcji bydgoszczanki, będąca tyłem do kosza. Laura Miskiniena zdezorientowana. Ile jeszcze pozostało do wykonania rzutu? A tam już ostatnia sekunda upływała gospodyniom na oddanie rzutu i oczywiście błąd 24 sekund zespołu gospodyń. Zmiana w zespole gospodyń. Laura Miskiniene na ławkę rezerwowych. Karolina Poboży powraca do rywalizacji
kilka minut w pierwszej połowie, ale raczej bez koszykarskich fajerwerków, próba twardej defensywy z kilkoma przewinieniami na koncie. No taki można powiedzieć na razie dosyć anonimowy występ Karoliny Poboży. Dobry, a gra z kolei Jillian Allen, teraz przechwycie zawodniczka gospodyń Poboży, może teraz zaliczy swoje punkty. Oj, fatalne to podanie. Błąd połowy oczywiście zespołu bydgoskiego. Chyba trzeba było już w tej akcji zdecydować się na akcję rzutową. Była frontem do kosza ustawiona Karolina Poboży i zakończenie akcji rzutem byłoby na pewno lepszym rozwiązaniem dla zespołu basketu Bydgoszcz. Tak strata i 14 sekund mają Gdynianki, wznawiając akcję pod koszem przeciwniczym. Ale także taki nerwowy początek Arki. No nie wiem, z czym to jest spowodowane, czy drobne rozluźnienie. Nie wiem, czy za chwilę Jelena Skierowicz nie będzie musiała reagować, prosić o szybką przerwę na żądanie, bo jej koszykarki takie dosyć na dużym luzie chyba byśmy na tą drugą połowę, że mecz już jest rozstrzygnięty, że tutaj trzeba tylko te 20 minut wybiegać, zdobyć parę punktów i mecz będzie do zaliczenia na plus, a nic takiego może nie mieć miejsca. No na pewno Bydgoszczanki o to będą chciały się mocno postarać, by zepsuć spotkanie Gdynian. Ale same także Bydgoszczanki powinny ten moment słabszej gry rywalek wykorzystać, powinny zdobyć kilka punktów, a mamy blisko 3 minuty już gry w tej kwarcie, 2 minuty 54 sekundy dokładnie rzecz biorąc i zaledwie 2 punkty zespołu gospodyń i na razie bez oczek zespół Arki Gdynia. Teraz Morgan Bercz z pierwszym punktem, jeżeli chodzi o dorobek punktowy Arki, 45-33. Druga próba Morgan Bercz, także skuteczna, 46-33, a więc powracamy do tych 13 punktów przewagi. 13 to maksymalna ilość punktów więcej, jakie na koncie miała Arka Gdynia, bo także 28 do 15, pamiętamy przy tym wyniku po raz pierwszy o czas poprosił ten gospodyń Piotr Kulpeksza. Poboży kilka po obchodzie już jednak skierowana bliżej kosza Adrian Alainé. Tylko Megan Gustafson, dobra praca w defensywie Amerykanki. Morgan Bercz i Megan Gustafson to dwa solidne wzmocnienia pod koszem zespołu Arki. Niedokładna ta piłka opanowała jednak sytuację. Morgan Bercz dodatkowo jeszcze faulowana zawodniczka Arki. Nie będzie jednak rzutów wolnych oczywiście, bo nie była to akcja rzutowa, a więc za chwilę piłkę za kosza przeciwniczek wznawiać będą Gdynianki, mając jeszcze 17 sekund na dokończenie akcji, ale nie będzie potrzeba, 17 sekund, bardzo szybko znaleziona pod koszem Morgan Bercz, faulowana i za chwilę znowu Amerykanka stanie na linii rzutów wolnych. Dwa solidne wzmocnienia podkoszowe w porównaniu z poprzednim sezonem, kilka dużych naprawdę zmian w zespole Arki Gdynia. Pamiętamy Artemis Panow już w tym sezonie w zespole Polkowic nie ma, także w zespole Arki Gdynia już Toni Greinacher, niemieckiej silnej skrzydłowej bądź center, szczerze mówiąc, zawodziła Niemka trochę Arkę w zeszłym sezonie. No i na pewno tutaj wzmocnienie Morgan Bercz oraz Megan Gustafson solidnymi zawodniczkami, które oczywiście występowały już w Energa Basket League Kobiet, tak więc tutaj dobrze spenetrowany ten rynek krajowy, jeżeli chodzi o, oczywiście o parkiety, o te zawodniczki zagraniczne, ale występujące już na naszej ziemi, a więc tutaj doskonale wybrały rywalką to, co najlepsze. I Gustafson i Bercz są solidnymi na pewno wzmocnieniami zespołu Arki. Nieskuteczna akcja miejscowych, przewinienie w ataku. Wspomniana Morgan Bercz przewiniła. 48-33, a więc 15 punktów. Największa w tym momencie przewaga zespołu Arki Gdynia. Często spotykają się, więc doskonale się te drużyny znają, ale w tych meczach może nie ma jakiejś wielkiej, kolosalnej przewagi Arki Gdynia, ale jest ona widoczna na tyle, że te mecze raczej dosyć szybko są rozstrzygane. Okolice między 10, a tak 17-18 punktami zazwyczaj kończy się zwycięstwami Arki Gdynia. No i ten scenariusz dzisiejszego meczu wskazuje wiele na to, że może się powtórzyć. Laura Miskinienę trafia spod kosza, Kutynka i Jillian Allen. Na razie dwie najskuteczniejsze, najlepsze tutaj koszykarki gospodyń. Nie byłoby to nic zaskoczenia, ale tutaj większe wsparcie potrzebne z ławki rezerwowych, potrzebne większe wsparcie krajowych zawodniczych. Na razie taki dosyć anonimowy występ pozostałych
zawodniczek, czy to na pewno brakuje punktów Kaliny Michałek, brakuje także punktów Angeliki Stankiewicz. Wiemy doskonale, że potrafi Angelika Stankiewicz wrócić za 3 punkty, potrafi wejść w pole 3 sekund, spenetrować pole 3 sekund, zdobyć punktów pod obręcz, dodatkowo jeszcze być często przy tej akcji faulowana. Dzisiaj Angelika Stankiewicz na parkiecie mało widzimy, ale też bardzo mało aktywna jest Angelika Stankiewicz. Teraz zawodniczka z numerem 6 na parkiecie się prezentuje, podała pod kosz, przewinienie zawodniczek Arki. Przewiniła Anna Maria Begić, także przedsezonowe wzmocnienie gdynianek. Dużo, jak już mówiłem wcześniej, zmian w zespole Arki Gdynia, ale także trzeba przyznać, że w trakcie tego sezonu już zawodniczki do zespołu dochodziły oraz podkupiły, pamiętam, stare Lundqvistiera, mamy Barnie, dwa nieudane raczej transfery, jeżeli chodzi o zespół wiejski, zwłaszcza szwedzka rozgrywająca Sara Lundqvist zawodziła zespół Arki. Zawsze to o rozgrywki euroligowe, bowiem to tam miały się te zawodniczki zagraniczne pokazywać, promować, być to jednym wzmocnieniem dla zespołu trenera Guntarsa Bety do pewnego momentu, a później Jeleny Skierowicz, no ale nie zawsze transfery przeprowadzone latem, przeprowadzone wiosną, jesienią są skuteczne, no i tutaj działacze Arki Gdynia postanowili nieco także w trakcie sezonu przemeblować kadrę zespołu z nadmorza. 48 do 37 w tym momencie, taki wynik na tablicy powinien być aktualny. Julia Bazma. Za 3 punkty Marisa Kastanek. Dobre wyjście po zasłonie, rzut skuteczny Marisy Kastanek. Oczywiście także zawodniczka reprezentująca Polskę z naszym krajowym paszportem, się legitymująca, mająca już występy z orzełkiem na piersi za sobą. Bazma. Ta po obwodzie jeszcze dosyć sporo czasu mają klientki na zakończenie tej akcji. Wejście w pole 3 sekund, są punkty Alice Kunek, która także pojawiła się już na parkiecie w drugiej, trzeciej kwarcie, w drugiej połowie tego meczu. 53-37, 16 punktów, a więc tak krok po kroczku gdynianki powiększają przewagę i przybliżają się do awansu, do półfinału Energa Basket Ligi Kobiet. A tak już wybiegając trochę w przyszłość, jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo już tak trzeba zakładać, że gdynianki będą grały z zespołem z Lublina w półfinale tej rywalizacji. No nie wiem, czy akurat zespół Arki będzie faworytem tego, tej rywalizacji, ale naprawdę tutaj zapowiada się na nieco chyba dłuższy serial spotkań niż 3 mecze. Pierwsze mecze przewagę w parkietu będą miały Lublinianki, a zespół z Lublina w tym sezonie potopieszne Krzysztofa Szewczyka na razie niepokonane na własnym parkiecie, a więc to może być naprawdę solidne wyzwanie przed Arką, wygrać na parkiecie w Lublinie. Oczywiście już ewentualnie za tydzień już pierwsze mecze półfinałowe. Zobaczymy, mecz w Warszawie się rozpoczął się chwilę temu dosłownie, a więc tam dopiero pierwsze minuty meczu, który pewnie najbardziej będzie ciekawił zespół gdyński. Już po ewentualnym zakończeniu, po ewentualnym zwycięstwie, do którego teraz bliżej są Gdyniany. Trafiła Gdynianę z linii rzutów wolnych 53 do 39. Dla Wyszanek taki mocno średni ten sezon, ale chyba też nie było tutaj ambicji wielkich zabiegów przedsezonowych, by ten zespół grał o coś więcej niż awans do ćwierćfinału. Ten cel został szybko zrealizowany, bowiem okazało się, że 3 ekipy mocno odstają od pozostałych drużyn, a więc GTK Gdynia, Energa Toruń i Politechnika Poznań wyglądały nie najlepiej od samego startu rozgrywek, co może jeżeli chodzi o GTK Gdynia i w trakcie sezonu Energię Toruń, po których kolejnych meczach kolejne zawodniczki żegnały się z Grodem Kopernika. No to zespół Politechniki Poznań to na pewno największy zespół in minus tych rozgrywek. Bardziej chyba należało się spodziewać w playoffach poznanianek niż Polonii Warszawa, a tu Beniaminek sprawił niespodziankę i bardzo szybko zameldował się w najlepszej ósemce ligi. Nieskuteczna akcja w międzyczasie zespołu Arki 53 do 39. Wracamy na parkiet do Bydgoszczy. Angelika Stankiewicz, ona na obwodzie rozgrywa kolejną akcję, gospodyń Julian Alain tyłem do kosza, teraz już frontalnie ustawiona do tablicy.
Polski, po Kamili Borkowskiej. Tu powinna sobie Amerykanka poradzić. Poradziła sobie do pewnego momentu, do momentu oddania rzutu. Zebrała piłkę w ataku i do końca twardo powalczyła. Podnie zebrała zasłużone oklaski, bowiem tutaj trzeba było troszkę popracować przeciwko Kamili Borkowskiej, grającej twardo w defensywie. Także już musi Borkowska uważać, bo szybko łapała faulę w pierwszej połowie. Teraz także dostała swoje szanse i musi nieco uważniej grać w defensywie. Zbiórka Mekan Gustafsson na atakowanej tablicy i za chwilę dwa rzuty wolne dla Amerykanki w barwach zespołu Arki. 53-41. Przewaga oscyluje w punktach 12-15 punktów. Na pewno spokojniej na ławce zespołu Arki Gdynia. Oczywiście Megan Gustafsson w sezonie poprzednim. Poprzedni sezon spędziła w polskiej strefie inwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Tak naprawdę się w poprzednim sezonie nazywał. Teraz nieco uszczuplona ta nazwa. Ma naprawdę bardzo długie niektóre nazwy naszych polskich drużyn, ale chyba już w tytułu ostatnich sezonów zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, że nazwy sponsorów, nazwa drużyn to rzecz naturalna, to rzecz promocji, rzecz oczywiście pieniążków dla klubów, a więc te nazwy poszczególnych firm się w nazwach klubów pojawiają. No i dla nas pracujących przy spotkaniach, czy też dla osób piszących relacje ze spotkanie, co to jest utrudnienie, ale gdy to ma komuś pomagać, to czemu by tak to się miało nie nazywać. Przewinienie zespołu Arki Gdynia. Na linii rzutów wolnych ustawiła się już Angelika Stankiewicz. 54-41. Pierwszy rzut nieskuteczny. Na razie zawodzi na linii rzutów wolnych. Rzut rozgrywający zespołu gospodyń jest skuteczny. 54-42. Dwie ekipy już z pięcioma przewinieniami, a więc każde kolejne będzie oczywiście karane rzutami wolnymi. Będą punkty oczywiście Morgan Pertz z kosza. Alice Kunek oczywiście, to ona pojawiła się na parkiecie i zdobyła punkty spod samej obręczy. Alejne znowu w walce o piłkę do końca. Amerykanka wierzyła, że uda się wywalczyć tą piłkę, ale górą koszykarki Arki. Zmiana w zespole Arki Podgórna pojawiła się na parkiecie. Teraz Julia Pazan z problemami. Będzie strata zespołu Arki Gdynia. Zagapiła się Alice Kunek i będzie zespół Arki ukarany. Tak, ale trzeba było jeszcze piłkę dobijać. Powiem, że Ejwer jest pod samej obręczy. Nieskuteczny dobitka Jillian Alejne. Punkty dla gospodyni, ale brawo także za tą twardą defensywę, za podwojenie Julii Bazanta z problemami. Także troszkę moment dezorientacji Alice Kunek gospodynie wykorzystały i zdobyły dwa punkty. Ambitnie Bydgoszczanki do końca będą próbowały jeszcze tutaj walczyć o jak najkorzystniejszy wynik. Teraz faulowana Kamila Podgórna. Nie wcześniej jednak błąd kroków popełniła Kamila Podgórna, więc strata zespołu Arki Gdynia. Mało minut w tym sezonie Kamili Podgórnej w zespole Arki, ale w tym jednym ze spotkań w pierwszym meczu oczywiście fazy play-off najskuteczniejsza była w zespole Arki Gdynia, co mogło zaskakiwać, bowiem przeglądając statystyki zespołu Arki Gdynia, to nazwisko Kamili Podgórnej na samym dole tej statystyki punktowych, a więc oznacza to niewielką średnią punktową, a w pierwszym meczu play-off popisała się skutecznością, to była 12 punktów w meczu dosyć defensywnym, ale ogólnie te mecze między Arką a Basketem Bydgoszcz nie należą do spotkań jakichś obfitujących zdobywanie dużej ilości punktów, raczej zwycięzca w okolicach 75, no maksymalnie 80 punktów potrafi rzucić, no najczęściej tymi zwycięzczyniami tej rywalizacji są koszykarki Arki. Na trzy punkty przymierzyła i trafiła Agata Dobrowolska. 59-44, chyba pierwszy pobyt na parkiecie Agaty Dobrowolskiej, Nika Avery.
Avery, 30 sekund, 35 sekund do końca trzeciej kwarty i znowu błąd zespołu bydgoskiego. Kowska w zespole Arki, a więc krótko odpoczywała środkowa zespołu przyjezdnego na razie ławce rezerwowych. Megan Gustafsson może troszkę Elena Skierat i będzie rotowała swoimi zawodniczkami. Widzi przewagę, widzi, że bydgoszczanki w tej czwartej, trzeciej kwarcie niewiele odrobiła. W zasadzie jeszcze w porównaniu do 20 minuty meczu dwa oczka zgubiła, więc 13 punktów zrobiło się punktów 15 przewagi, a więc można dać pograć tym zawodniczkom, które otrzymują nieco mniej minut w ostatnim, w zasadzie całym sezonie, można tak powiedzieć, bo czy Borkowska, czy Bazan, czy też Agata Dobrowolska, już o Dobrowolskiej wspominając, to raczej bardzo mocna, głęboka ławka rezerwowych, no ale dzisiaj Dobrowolska dostała swoją szansę i także już potrafiła ją wykorzystać, jak kolejne dwa punkty, jak wykorzystuje swoje szanse przy dobrych podaniach pod kosz Julian Alajna jeszcze z połowy boiska Penelopu Pawła Poulu. Przeciwka jednak do kosza nie trafiła. 46 do 59, a więc oznacza to remis w trzeciej kwarcie. 15 do 15 i 13-punktowa przewaga zespołu Arki jest zachowana, a więc spokojne raczej 10 minut przed Jeleną Skierowicz i zespołem, ale my jeszcze oczywiście patrzą tutaj od kibica neutralnego, od osoby, która nie trzyma kciuków za żadną ze stron. Czekamy na ostatni zryw zespołu gospodyń, na to, by szukać jeszcze swoich szans na ewentualne doprowadzenie do emocjonującej, nerwowej końcówki, jak to zdawało się w pewnym momencie w drugim meczu. Tutaj statystyki nie meczu, a oczywiście całego sezonu polskich przetworów i Arki Gdynia. Niestety jest jakaś awaria, jeżeli chodzi o statystyki meczowe, no i nie możemy tutaj na bieżąco sobie tych statystyk śledzić. Szkoda, bo to zawsze urozmaicają cyferki, liczby, całe to spotkanie, no ale będziemy musieli to spotkanie bez cyferek i liczb się obyć. Teraz bliżej także rozstrzygnięć w pozostałych meczach. Pewnie Sosnowiec rywalizuje. Basketem Katowice tam raczej chyba niewiele osób spodziewało się, że zespół Zagłębia będzie równorzędnym partnerem dla basketu. Ten mecz drugi bardzo mocno oddał różnicę, jaka między tymi drużynami jest. To 17 do 80. Bardzo wysoki wynik jak na fazę playoff, no i tutaj raczej dzisiaj także w Sosnowcu niewiele osób spodziewało się, że Zagłębie będzie w stanie cokolwiek grać, no i wynik, który obecnie widzimy w Sosnowcu, zdaje się potwierdzać te słowa. Angelika Stankiewicz z przechwytem oraz także dwoma punktami na koncie, 59 do 48, 11 punktów. Czyżby to jest dobry początek zespołu gospodyń? Kolejne dwa punkty za chwilę Angeliki Stankiewicz. Tak, teraz zawiesiłem na chwilę kłop, bo ta piłka podskoczyła na obręczy i ostatecznie jednak do kosza trafiła. 4 punkty rzędu Angeliki Stankiewicz i z 13 punktów robi się 9 oczek przewinienia. Teraz w defensywie Stankiewicz nie miała wielkich szans w starciu fizycznym z Morgan Becz. Angelika Stankiewicz przewiniła na przeciwniczce. Na tyle szczęśliwie, że nie złapała piłki Becz, nie zdobyła punktów, a więc piłka z boku dla zespołu Arki nie będzie po tej zrobieniu, której należało. Tam sobie rzut Arki nieskuteczny. Kto zbierze? Julian Alejne. Ojen! Piłka trafiła do własnego kosza. Oczywiście koszy samobójczych nie ma, więc punkty na kapitan zespołu Arki Gdynia, więc Malisa Kastanek wzbogaciła się po tych punktach. Julian Alejne do własnego kosza o 2 punkty. 50
1:50. Nieudana także akcja ofensywna zespołu basketu Bydgoszcz. Będą kosztowały dużo te nieudane akcje gospodyń. One muszą punktować, muszą także twardo bronić defensywie, by jeszcze załapać się na to spotkanie. Sienkiewicz. Ale teraz się znowu pogubiły gospodynie w defensywie. Agata Dobrowolska z podkocza 63-50. Wydawało się, że te 4 punkty są zwiastunem czegoś dobrego dla zespołu gospodyń zdobyte przez Angelikę Stankiewicz. Teraz takie rzuty musi trafiać. Karolina Poboży. Szczęście gospodyń zbiórka Alejny, ale nieskuteczna dobitka. No i za chwilę może być zespół bydgoski skarcony. Akcja po obwodzie, ale także bydgoszczanki swojej szansy nie wykorzystały. A o czym teraz myślała Angelika Stankiewicz pod własną obręczą? Trzeba było zrobić krok bardziej do środka boiska i tą piłkę złapać, a ona stanęła tak sobie w rozkroku na linii końcowej. No i pewnym było, że bydgoszczanki tą piłkę stracą oczywiście, bo jako ostatnia wybijającą była Jillian Alejne. 14 sekund. Arka ma dla dogrania akcji. Szybko piłka, wymiana po obwodzie, rzut dystansowy Szymkiewicz nieskuteczny, ale jeszcze znowu akcja będzie dla zespołu gości. Pod nieobecność Laury Istnienne nieco gorzej idzie pod tablicami Bydgoszczanką. Sama Jillian Alejne nie jest w stanie zabezpieczyć całego pola 3 sekund przy zbiórkach po niecelnych rzutach przeciwniczek. No i dużo tutaj ponowień akcji ma Arka na początku czwartej kwarty. Laura Miskinienę powraca na parkiet, ale to jest zmiana pozycji numer 5, a więc na jedną wieżę będą grały cały czas Bydgoszczanki. Jillian Alejne będzie odpoczywała, a Laura Miskinienę pracowała pod obręczami. Szymkiewicz, znowu piłka wyskoczyła z obręczy. No i od razu Laura Miskinienę melduje się z biurką obrony. Ejber. To na pewno jej domena, jej fizytówka, ale tutaj nie miała możliwości, miała przestrzeni, by swoją szybkość wykorzystać. Poboży na graniczu błędy kroków, ale są w końcu 2 punkty Karoliny Poboży. 64-52. 65-52, oczywiście 13 punktów przewagi zespołu Arki. Błąd w defensywie Poboży, źle się ustawiła do tej akcji i za chwilę będą rzuty wolne dla zespołu Arki Gdynia. Agata Dobrowolska już ustawiła się na linii rzutów wolnych, a więc za chwilę będzie oznaczało to szansę na powiększenie przewagi. Jest pierwszy punkt Agaty Dobrowolskiej. Dobre wejście w to spotkanie tej zawodniczki. Długo trzymana na ławce rezerwowych. Po raz pierwszy pojawiła się w trzeciej kwarcie, ale doświadczona już zawodniczka. 30-letnia była koszykarka zaczynająca ogólnie karierę w zespole basketu Polkowice. 2010 rok, ktoś jeszcze pamięta nazwę Fort Germas Ekstraklasa. Ta liga nasza najwyższa się wtedy nazywała. W zespole z Polkowic debiutowała na najwyższej klasie zespołowej Agata Dobrowolska. Później były 2 sezony spędzone w spółce Polski Cukier, AZS UNC w Lublin i ostatnie 3 w pole Nędzy Wrocław. Tam podnosiła swoje największe sukcesy. Tam zdobywała medale mistrzostw Polski, a więc tutaj wypromowała się w tym zespole. No, linia skrzydłowa lub też w innym ustawionym, mogąca na pozycji numer 3 zagrywać, Agata Dobrowolska trafiła do Gdyni. Troszkę się o Agacie Dobrowolskiej tutaj zagadałem, ale na parkiecie w zasadzie od kilkunastu minut wszystko jest w zasadzie rozstrzygnięte. Ta przewaga 13-15 punktów niewiele się w tych granicach zmienia. Obecnie 67-53 prowadzenie zespołu gość. Kolejna strata zespołu gospodyń. Kamila Borkowska z parkietu zeszła. Megan Gustafsson do rywalizacji nie powróciła, więc często rotuje swoimi podopiecznymi Lena Skierowicz. Teraz Megan Gustafsson dostanie jeszcze szansę dzisiaj. Justyny Rudzkiej nie widzieliśmy jeszcze na parkiecie. Dobre wejście na parkiet Gustafsson.
są 2 punkty i dodatkowo jeszcze faulowana Amerykanka w barwach VPW Arki Gdynia. Penelope Pawła Paulu także pojawiła się z powrotem na parkiecie, która co ciekawe debiutowała w zespole Arki Gdynia właśnie w meczu z polskimi przedtorami Basket 25, a na trakcie sezonu dołączyła do zespołu Arki, no i debiutowała właśnie w tej hali w spotkaniu Pucharu Polski przeciwko Basketowi Bydgoszcz. Wtedy 8 punktów rzuciła w finale, już tak dobrze przeciwko Polkowicom nie było, tam zaledwie 2 oczka, a swój najlepszy mecz, jeżeli chodzi o punkty zdobywane, to mecz tylko w piłce Polski Kicker, 11 oczek leczynki, ale wtedy także na największej ilości minus w tym sezonie występowała Penelope Pawła Połu, 34 minuty gry została od Jeleny Skierowicz, to była wtedy 11 oczek. 69-56, 5 minut 31 sekund do zakończenia tego spotkania. Kolejny raz gwizdki arbitrów, kolejny raz przewinienie gospodyń i Penelope Pawła Połu za chwilę stanie na linii rzutów wolnych. Niedawno obchodziła swoje 26 urodziny Penelope Pawła Połu, 3 marca dokładnie, więc ponad 2 tygodnie temu świętowała swoje kolejne urodziny. Oj, teraz fatalnie Karolina Poboży dobrze zatracona, Rzynian Alejne pod tablicą się zachowała, bowiem na chwilę zatrzymała dwie ofensywne marki. Ale na niewiele to się zdało, bo Arka i tak te swoje kolejne 2 punkty zdobyła i na maksymalnym, na najwyższym meczu prowadzeniu 73-54 zespół z Gdyni uratowała Angelika Stankiewicz piłkę. Jeszcze twarda defensywa, jeszcze Penelope Pawła Połu pokazuje arbitrom, że była faulowana, że była zahaczana przez Angelikę Stankiewicz, jest ściągana. Ale arbitrzy odwizdali jednak przewinienie Greczynki w barwach Arki Gdynia. 14 sekund mają gospodynie na wygranie akcji ofensywnej. Stankiewicz. Wita to Alejne. Alejne pod koszem przeciwko Gustafsson. Rzut nieskuteczny, jeszcze przepycha się Alejne. No i nie ma szczęścia, no bo jest sama przeciwko trójce rywalek w polu 3 sekund. No tu ciężko było o wywalczenie piłki i zdobycie kolejnych punktów. Morgan Bert trafia z kolei za 3 punkty, 76-54. Ostatnie minuty tej rywalizacji, w zasadzie już bydgoszczanki bez szans, bez nadziei dogrywają ostatnie minuty tego sezonu. Trzeba oddawać w tej akcji Michałek takim szerokim łukiem, ale piłka nawet do obręczy nie doleciała. Błąd 24 sekund pokazują arbitrzy, no bo oczywiście takowy gospodynie popełniły. Już spokój widzimy na ławce rezerwowych zespołu Arki spacerująca Jelena Skierowicz, pewnie jeszcze uważnie notująca sobie w głowie wszystkie te zagrania zespołu Arki już w perspektywie meczów półfinałowych. Ten cel pierwszy na fazę play-off będzie zrealizowany, będzie zwycięstwo nad zespołem polskich przetworów Basket 25 w 3 spotkaniach. O to chodziło zespołowi Jeleny Skierowicz, no i ten cel będzie zrealizowany. 14-6 można powiedzieć, że ten bilans sezonu zasadniczego jest zbyt udany, ale oczywiście sezon zasadniczy już idzie nie pamięć. W tym rozstawienia są kolejne mecze, no i teraz walka w play-off rozgorzeje na nowo. Na pewno wizualnie, czy patrząc na poszczególne mecze, klub basketu, klub Polkowice prezentuje się najbardziej okazale, najlepiej, najefektowniej, no i tutaj wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to właśnie Polkowiczanki są tym głównym faworytem do tego medalu, do detronizacji Arki Gdynia w ubiegłym finale, w tegorocznym finale blisko były Polkowiczanki, ale ostatecznie to Arka to była tytuł mistrza Polski. I teraz
pewnie urządza rewanżu. W pole pomarańczowych jest dużo, no i duże także szanse. Głowi Basket Club daje się przed decydującymi meczami w tym sezonie. 3 minuty i 32 sekundy, tyle dokładnie do końca tego spotkania, no już mówię spotkania, bo to sami komentując mecze, to trzeba brać pod uwagę, że do końca czwarty, kiedy ten mecz był na styku wyrównany, ale tu oczywiście nic takiego nie ma miejsca. Julian Alainé trafia w pół dystansu. Na razie obok oczywiście Laury Miskinienę, tutaj dwie zawodniczki należy za ten mecz wyróżnić w zespole gospodyń. Ale dwie to troszkę za mało do walki przeciwko Arce Gdynia. Brakuje wsparcia, brakuje punktów Nikki Avery. Gdy nie rozpoczęła graczynka od takiej dystansowej trójki z trudnej pozycji. Wydawało się, że Avery tutaj może być skuteczna. Była skuteczna w pierwszym meczu w Gdyni, zdobyła 9 punktów, także w tym drugim meczu jeszcze lepszy występ Avery, punktów 12, no ale dzisiaj raczej skupiona na rozegraniu akcji, punktów swojemu zespołowi zbyt dużo nie daje. To jest 7 punkt dla zespołu Arki. Też to dosyć pokaźna ta suma zdobyczy punktowej zespołu Arki w tym meczu będzie, bo już 7008 punktów w sezonie zasadniczym. Bydgoszczy 88-79. Arka wygrała, by to najbardziej ofensywny ze spotkań tego rocznego sezonu. 6 spotkań, bo na tylu zakończą rywalizację Gdynianki z Bydgoszczankami kontra zespołu Arki. 2 punkty Morgan w negatywie. Odpowiedź Bydgoszczanek. Alejne podaje do Avery. Punkty Greczynka zdobyła, ale wcześniej słyszymy oczywiście gwizdki arbitrów. 80-56. 24 punkty różnicy i to będzie najwyższe zwycięstwo zespołu Arki, bo to najwyższe z tego sezonu. 89-70 w kolei. Mecz październikowy rozgrywany nad polskim morzem. Tam mówiłem na początku naszej dzisiejszej relacji, skuteczność Morgan Berch imponująca, 30 ofek amerykanki, i to ona w głównej mierze była tą, która poprowadziła Arkę do efektownego zwycięstwa, ale dzisiaj wydaje się, że ta przewaga Arki jeszcze będzie bardziej w końcowym wyniku wyraźna. Borkowska, punkt na mini Borkowskiej, także potrafi po takim dobrym podaniu wyprowadzającym na pozycję od swojej rozgrywającej zdobyć 2 punkty Kamila Borkowska. 82-56, ale inne wszystko Borkowskiej, blisko błędu. Amerykanka ostatecznie piłkę oddała do Kariny Michałek, ale ta niedokładnie odgrywała do Amerykanki. Szansa na kontrę dla Arki. Będą kolejne punkty Borkowskiej, ale się pomyliła teraz Kamila Borkowska. Powinny być punkty, będzie Arka za tą akcję skarcona. No, akcja 2+1 możliwa dla zespołu basketu Bydgoszcz. Julian Alainé punkty zdobyła, dodatkowo jeszcze będzie wykonywała rzut wolny. Piąty faul Morgan Berch. Także mówimy po raz pierwszy Justynę Rudzką z numerem 16 na parkiecie, więc już do bardzo głębokiej rezerwy sięga Jelena Kierowicz. Dzisiaj w rotacji Justyna Rudzka na zupełnym końcu w zespole Arki Gdynia. Nie zawsze tak oczywiście bywało, często nieco szybciej się Justyna Rudzka pojawiała na parkiecie. Wyróżniająca się na pewno postać GTK Gdynia z sezonu poprzedniego, sezonu, w którym GTK meczu nie wygrała, ale w tym sezonie już Gdynianki z tego drugiego zespołu zaplecza Arki Gdynia spisały się nieco lepiej, bowiem zanotowały na aż 2 zwycięstwa. Mówię aż, bo dla zespołu GTK kolejny sezon w rozgrywkach Energa Basket League. No i w końcu mogły cieszyć się młode Gdynianki z pierwszych wygranych. Pierwszą historyczną odniosły na własnym parkiecie w pojedynku z Energą Tor. Bazan do końca będzie sama kończyła, rzut nieskuteczny. Trafia Kamila
Borkowska są 2 punkty, 84-58. Nika Avery. Avery. Karoliny Poboży, Alejne do końca na parkiecie, do końca wykonująca swoje powinności. Oj, teraz fatalny rzut Aleksandry Zmierczak, byłej koszykarki Politechniki Gdańskiej, zespołu, który do obecnych rozgrywek nie przystąpił. Występuje na parkietach pierwszej linii. W ostatnich wynikach radzi sobie dosyć przeciętnie, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszoligowe w naszym kraju. Ostatnia minuta się rozpoczęła. W międzyczasie Gdynianki oczywiście już pewne od początku drugiej połowy, kiedy to zobaczyły, że Arktyk, zespół basketu, nie jest w stanie przeciwstawić się Gdyniankom. Pewnie jeszcze w przerwie jakieś niepokojące może sygnały były w szatni Arki, że trzeba uważać, że trzeba tutaj do końca być skupionym na grze, no bo oczywiście trzeba być skupionym do końca na grze, ale nie było tutaj potencjalnego zagrożenia ze strony gospodyń dzisiejszego meczu, by jeszcze mogły w końcówce drugiej połowie zagrozić Arce, by zmusić Gdynianki do pozostania w Bydgoszczy i grania czwartego meczu. Dystansowy jeszcze na zakończenie w akcji ofensywnej, ale nieskuteczny. Bydgoszczanki będą mogły kosmetycznie zmienić wynik tego spotkania. 14 sekund, ale źle ta akcja rozegrana przez Karolinę Poboży. Tutaj ostatecznie do rzutu nie doszło, ale jeszcze będzie posiadanie w zespole. Basketu Bydgoszcz. Avery za linią boczną boiska. Nika Avery. To będzie szansa na punkt dla miejscowych. Rzut dystansowy, jeszcze gwizdki, a więc przewinienie w tej akcji zespołu 24 sekund. Pan zespołu gospodyń, a więc nie zdążyła być w ciągu 24 sekund. Historia Aleksandra Zmierczak. Dać skutecznego rzutu. Widzimy już pewnie tak, w tym momencie już nie będą Bydgoszcz Gdynianki akcji rozgrywały. 84-60. Taki jest ostateczny wynik tego spotkania, a więc 24 punkty różnicy, 25-14. Jeszcze wygrana czwarta kwarta na podkreślenie dominacji, na podkreślenie tego, że zespół Arki Gdynia był w tej rywalizacji zespołem zdecydowanie lepszym i z roli faworyta wywiązał się doskonale, bowiem w trzech meczach pokonał polskie przetwory Basket 25 Bydgoszcz i melduje się, patrzymy na pozostałe mecze, jako pierwszy w fazie półfinałowej, bowiem trwają jeszcze mecze w Sosnowcu i Wrocławiu, a także ten, który rozpoczął się nieco później w Warszawie. Dzisiaj Arka Gdynia 84-60 pokonuje polskie przetwory Basket 25 Bydgoszcz i może przygotowywać się do spotkań półfinałowych. Gospodynie tego meczu zbierają jeszcze zasłużone oklaski za cały ten swojej publiczności za grę. Energa Basket Lidze za półfinał Pucharu Polski, za spotkania w Pucharze Europy i szóste miejsce na zakończenie tego sezonu. Tak prawdopodobnie zakończy zespół basketu rywalizację. Czeka oczywiście jeszcze na rozstrzygnięcia innych parach. Dzisiaj Arka Gdynia przypieczętowała awans do półfinału rozgrywek i teraz czeka na wyłonienie zwycięzcy pary Polonia Warszawa, Pszczółka, Polski Cukier, AZS, UMCS, Lublin. Za wspólne koszykarskie emocje z Bydgoszczy dziękuję Wojciech Wiśniewski. Do usłyszenia przy kolejnych meczach z Energa Basket Ligi Kobiet oraz Suzuki pierwszej ligi. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego wieczoru, dobranoc.
skończyły się także mecze na innych partnerach. Sponsorem programu była Energa, Grupa Orlen. Sponsorem programu było Suzuki, producent samochodów z napędem hybrydowym. Sponsorem programu był Bank Pekao S.A., oficjalny bank polskiej koszykówki.